Witam. Jak widzicie, dzisiaj na warsztacie znany radiotelefon CB Radio KPODX5000, wersja 6. Co temu egzemplarzowi dolega? No, klient to radio miał od nowości już jakiś czas i od nowości to radio zawsze słyszało ciszej w emisji SSB, to znaczy w USB i LSB. AM, FM miał bardzo głośny odbiór, ale w emisjach LSB, USB, ogólnie SSB, ten odbiór jest cichszy. Ja już podłączyłem sobie generator, żeby wygenerować częstotliwość, która nam pokaże, jak to radio pracuje. Oczywiście generator jest odstrojony od 1 kHz, żeby uzyskać ton 1 kHz. Musimy go o 1 kHz odstroić w górę przy emisji SSB, oczywiście generator. I 1 kHz niżej od częstotliwości głównej w dół, żeby uzyskać ton na emisji LSB. Jak słyszycie, mamy rozkręcone tutaj, rozkręcone pokrętło głośności na maksimum. Radio bardzo cicho pracuje, a powinno pracować naprawdę głośno. Teraz przełączę w emisji AM i włączę generator 1 kHz, to znaczy zmodulujemy ten sygnał i zobaczcie, jak to brzmi w AM-ie. Bardzo, nawet już nie połowa i już sygnał jest bardzo głośny. Spróbujemy jeszcze w AFM-ie, to samo w FM-ie, tylko zmienimy tutaj sobie modulację FM. O. Jak słyszycie, bardzo, bardzo głośno. Oczywiście ten sygnał, jak widzicie, jest tutaj silny i w każdej emisji ten sygnał jest taki sam, więc czułości odbiornika radio nie straciło, nie jest zaniżona czułość odbiornika, tylko jak widać jest cichsze audio, że to tak kolokwialnie nazwę. No i trzeba poszukać, co jest przyczyną tego, że ten sygnał M czy audio jest tak cicho podawany na stopień małej częstotliwości. Zobaczymy sobie teraz tutaj z bliska płytę główną tego radia. Na pewno widzieliście takie radia już na pewno nie raz w jakichś programach lub w internecie. Widzimy, że coś było robione tutaj przy filtrze pośredniej częstotliwości. Niestety ktoś tutaj zostawił nie najlepsze ślady swojej pracy. Wyczyścimy to, poprawimy te luty, żeby były ludzkie i żeby nie było kalafonii, ponieważ no wiadomo, kalafonia może nie jest jakimś tam przewodnikiem, ale powinno się to zawsze czyścić po zakończeniu lutowania, prawda, z tego lutowia. Co tutaj jeszcze mamy? Tutaj jak widać wszystko jest w najlepszym porządku. Odwrócimy sobie na drugą stronę. Musimy poszukać sygnału w tym miejscu, ponieważ tutaj mamy takie tranzystory przełączające, że tak nazwę. No, w sumie to są tranzystory przełączające. Odpowiednia konfiguracja tutaj według przełącznika zmiany emisji. Podanie tutaj 8V na każdy tranzystor powoduje jego zamykanie, zwarcie do masy, więc wyłącza automatycznie sygnał audio, który biegnie tutaj na tor MC. Tutaj mamy filtry częstotliwości USB, SSB, tutaj AM, FM. Nas interesuje tutaj ten punkt. Musimy sprawdzić, jak ten sygnał wędruje. Pokażę Wam za chwilę na schemacie, jak to wygląda, żebyście to mogli mieć mniej więcej zobrazowane. Stawimy sobie tutaj jakiś ten monitor, żeby tu było widać. Na tym ekranie, co tutaj mamy na tym schemacie. O tak. Zrobimy tu sobie zooma na tą część ekranu, gdzie znajdują się te tranzystory. Jak widzicie, mamy tranzystory Q35, Q20, Q21 i Q36. Tutaj są opisane wejścia 8V, które poszczególnie wyłączają lub włączają nam modulację tej emisji na do toru audio, żebyśmy mogli słyszeć właśnie
korespondenta. My przyjrzymy się dzisiaj tym tranzystorom, czy one przypadkiem któryś z tych tranzystorów nie zwiera do masy przy wyłączonym napięciu 8 V, ponieważ no, może tak się też zdarzyć, że akurat któryś tranzystor jest wadliwy, prawda? I przyjrzymy się też tranzystorowi tutaj 2SC2714. Temu tutaj całemu torowi, bo to jest pierwszy tranzystor, który tutaj wzmacnia nam sygnał do toru audio. Więc przystępujemy do pomiarów. Włączyłem miernik na ciągłość obwodów, na sprawdzanie ciągłości obwodu, jak widzicie. I teraz jak przyłożymy sobie tutaj do tej duszki tranzystora, on jest w tym momencie otwarty, ponieważ emisja SSB jest włączona. Przełączamy na emisję FM. Jak widzicie, przełączam na FM, tranzystor się otwiera. Więc wiemy, że tranzystor działa poprawnie. Nie wskazuje żadnych wartości. Zobaczymy na ohmomierzu jeszcze. 54 kOhm to jest nic, więc na pewno nie jest, że tak powiem, prowodorem tego całego zamieszania. Więc musimy teraz poszukać sobie oscyloskopem, gdzie ten sygnał nam zaczyna robić się słaby. Dobra, ja przygotuję sobie sprzęt tutaj do pomiarów i postaram się Wam pokazać. Ok, więc oscyloskop mam przygotowany, ale teraz wytłumaczę jeszcze, co będę robił. Musimy teraz zbadać tor, który idzie od, już tłumaczę, od filtra SSB, jest to filtr T10. Tak, to jest filtr ten tutaj u góry, jak widzicie, T10, ja go tutaj jeszcze postaram się zbliżyć. Więc z tego filtra mamy wyjście sygnału już uformowanego modulacyjnie, jest pełna modulacja, idzie do tranzystora Q11, który musimy sprawdzić. Musimy sprawdzić wejście sygnału z filtra, i wejście na ten tranzystor. Ten sygnał za tym tranzystorem powinien być zwiększony, żeby wzmocnił nam tutaj sygnał na wyjście audio. To jest tranzystor, który wzmacnia nam sygnał końcowo już do gałęzi audio. Jest odpowiedzialny właśnie za tą moc. Sprawdzimy, czy aby się nie mylę. Także ja pierw sprawdzę sobie ten tranzystor. Pokażę tutaj jeszcze w radiu, który to jest tranzystor. Q11 to jest ten tranzystor tutaj, za tym kondensatorem. Ten tranzystorek mały. Trudno tak kamerą prowadzić. Za tym jest tutaj. O. Trudno się pokazuje i robi kamerę, wiecie, także musicie mi wybaczyć. O, ten tranzystor Q11. Musimy sprawdzić jego wejście. Dobra, ja mam włączony teraz cały czas generator. Wstawię kamerę. Sprawdzimy sobie sondą po kolei, gdzie ten sygnał nam słabnie. Ok, sygnał wyjściowy to jest minus 40 dB, który mamy wpuszczony teraz do radia. Oczywiście tutaj nie zmierzymy sygnału w decybelach w tym radiu, na tym oscyloskopie. Sprawdźmy, tu jest wejście sygnału na gniazdo. I teraz sprawdzamy sobie sygnał, który wychodzi nam tutaj z filtra, tak? Ok, więc po kolei wyjście sygnału z filtra SSB. Mamy dosyć mocną amplitudę, jak widzicie. Wyjście z filtra. Zmniejszymy sobie tutaj podział pomiaru. Widzicie, jest dosyć wysoka amplituda. Tu mamy 360 mV RMS. Wejście na tranzystor. A tu jest wyjście z tranzystora. Zobaczcie, jaki ten sygnał jest słaby. 8 mV niecałe. 15 RMS, jakbym powiedział nawet. Tutaj mamy sygnał wyjściowy. 5 mV takie wahane i wyjście tego sygnału jest na poziomie, jak widzicie, na poziomie 15 do 20 mV z 300. On powinien nam tutaj jeszcze wzmocnić ten sygnał.
ja teraz przelutuję ten tranzystor na nowy i zobaczymy, jak to wygląda. Przy okazji sprawdzę jeszcze sprawność. Teraz pokażę tutaj na monitorze. Sprawdzę sprawność tego kondensatora. Wylutujemy go przy okazji, ponieważ on tutaj na nadmasy jest podłączony. I zobaczymy, czy ten kondensator przypadkiem też nie jest zwalnięty. 47 mikrofaradów, 16 V, taką ma wartość. Zobaczymy, co on nam pokaże. Tranzystor wymieniony na nowy. Zostało nam jeszcze oczyścić tutaj tą płytę z resztek lutowia, żeby nam to tutaj nie kolidowało. Jak mówię, trzeba zawsze po sobie czystość zostawić, jak to fabryka zrobiła. Wylutowałem, jak widzicie, ten kondensator. Jest to na schemacie oznaczone E3, ale to raczej musi być C3, moim zdaniem. C3, może gdzieś tam jakiś błąd powstał. I zobaczymy na testerze elementów elektronicznych RLC, co pokaże test tego kondensatora. Dobra, podłączamy zasilanie. Już sprawdzamy. Oczywiście na pewno znacie to urządzenie. Można to kupić na każdej aukcji. Małe chińskie urządzenie, ale bardzo przydatne w warsztacie, w serwisie, w warsztacie radioamatora. Zobaczymy, co nam tutaj pokaże. Może wyłączę to światło. O. Nie ma, nie znaleziono elementu lub element jest uszkodzony. Jest na pewno wpięty na maksa. Dla przykładu włożę o podobnej wartości. Ten jest 16 V 47 mikrofaradów. A tu mam 16 V 1000 mikrofaradów. Takiej lepszej klasy kondensator elektrolityczny. Zobaczymy, co on pokaże. Żeby nie było. O, zobaczcie. Jaką ma pojemność? 103 mikrofarady. ESR 0,55 Ohma. Jak widzicie, straty 3,2% na zasilanie. Dobrze. Sprawdzimy to jeszcze sobie w razie czego dla pewności miernikiem. Tutaj miernik mam nastawiony na wartość. Nie wiem, czy to będzie widać. Wartość, żeby sprawdzić sobie. To światło tutaj nie ułatwia nam pracy, powiem wam szczerze. No, chyba będzie lepiej. Sprawdzam pierwszy ten kondensator uszkodzony. Zobaczmy tylko, co on pokaże. Mikrofaradów zamiast 47, zobaczcie, to jest niemożliwe. A teraz sprawdzimy ten prawidłowy, ten sprawny, który testowaliśmy. Co nam tutaj pokaże? O, 108 mikrofaradów, no tam 100 mikrofaradów jest, także jest ok. Jak widzimy, kondensator też uszkodzony. Ja teraz wlutuję sobie ten kondensator nowy tutaj, o trochę większej wartości, bo nie ma takiego identycznego. Najważniejsze, żeby jego napięcie znamionowe było w normie. I zobaczymy, czy nam to ruszy, czy odezwie nam się to radio w ogóle. Jak widać, kondensator został wymieniony. Mamy zamontowany nowy kondensator, nowy tranzystor. No i teraz sprawdzimy sobie, czy to radio nam działa jak należy. Generator mamy już włączony. Oddalę zoom. Podkładkę może założymy, żeby było lepiej. Włączę to światło. Niech jest ok. I sprawdzamy. Mamy USB. Zobaczcie. Radio odezwało się z pełną mocą, tak jak powinno. Przełączymy teraz do emisji AM. Tak samo. Zauważmy, że mamy ten potencjometr na jednej pozycji. I mamy ten sam poziom sygnału. Oczywiście
Sprawdzając to na ucho, możemy to sprawdzić sobie na oscyloskopie, ale myślę, że nie będzie potrzeby. Aczkolwiek z ciekawości bym to zrobił i postaram się to zaraz ogarnąć. Mamy teraz podłączony oscyloskop do wyjścia głośnikowego poprzez obciążenie 8 ohmów. Oczywiście to zawsze musi być obciążone. Zobaczcie, jak to wygląda teraz. Mamy włączoną emisję SSB, górną wstęgę. Wyjście na wyjściu głośnikowym napięcia RMS skutecznego to jest 4,13 V. No, załóżmy 4 V. Teraz przełączę do emisji AM. Włączę generator, teraz zmoduluję ten sygnał. Mamy 4,20, też koło 4 V, więc jak widzicie, poziom sygnałów jest identyczny na obu emisjach. Sprawdzimy teraz, jak to będzie wyglądało w emisji FM. Sekundę, gdzie tu mam tego FM-a. FM-u. Sprawdzimy, jak to w FM-ie wyjdzie. 3,64, no. W zależności też od jakiej dewiacji, to jest dewiacja nastawiona 1,5 kHz. A gdyby zrobić normalnie 2,5 kHz, to już nam się przemodulowuje sygnał do 3 kHz chyba, to no dokładnie 1,7 kHz i mamy również 4 V. Także jak widzimy, sygnał jest na tym samym poziomie. Możemy uznać, że naprawa udała się w 100%. Jeszcze teraz do końca oczyszczę płytę tutaj główną z tych elementów, z resztek lutowia. Dokładniej, żeby to ładnie wyglądało. Zestroję tor odbiorczy, no i powędruję radio do klienta. Moi drodzy, jak widzicie, no nie wszystkie naprawy są takie trudne, no ale czasem w domowych warunkach trudno cokolwiek zrobić bez odpowiedniego sprzętu. No, na pewno trzeba mieć jakiś generator, ewentualnie pomiar częstotliwości dosyć precyzyjny, no i jakieś urządzenie, które nam zobrazuje sygnał. W tym wypadku oscyloskop, prawda, albo analizator widma. Jeszcze lepiej. No wiadomo, to są nietanie urządzenia, aczkolwiek można już kupić coraz taniej. Moi drodzy, ja się zbiorę teraz już za złożenie tego radia. Postaram się podłączyć jeszcze do anteny. Może uda nam się jeszcze sprawdzić na jakiejś emisji SSB, jak to wygląda modulacyjnie. Zobaczmy teraz efekt pracy po podłączeniu naszego radia do anteny. Częstotliwość 26615. Koledzy na paśmie rozmawiają, jak widzicie, potencjometr jest tutaj. O, bardzo ładnie odbiera. Jest głośno także. Głośność mamy tą samą także. Zobaczmy. Także radio głośno pracuje. Na początku trzeba było to radio odkręcić na maksa, żeby cokolwiek było słychać. Także jest naprawione. Moi drodzy, jeśli nie dacie sami rady naprawić takiego radia, polecam się. Wszystkie dane do wysyłki znajdziecie na naszej stronie. Link do strony macie zawsze pod filmem. No i zapraszam do oglądania mojego kanału. Subskrybujcie mój kanał i nie zapomnijcie o naciśnięciu dzwoneczka koło przycisku subskrybuj, żeby dostawać wszystkie powiadomienia o nowościach na naszym kanale. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę dalekich, niezakłóconych łączności, oczywiście jak najmniej napraw i usterek, ale niestety świat jest tak skonstruowany, że nic wiecznie nie trwa. Jak widzicie, nawet nowe radio, które było normalnie użytkowane, od początku było już jakieś lewe. Także jeszcze pokażę Wam tutaj tych dwóch winowajców, którzy są odpowiedzialni za to, co się tam stało, za to, że to radio nie pracowało. O, takie dwa elementy. Takie dwa elementy są odpowiedzialne za to, że radio po prostu nie miało swojej siły głosu, audio, bo czułość była na normalnym poziomie. To by było na tyle, także żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, Amatorskie 73 ode mnie. Pozdrawiam.